No i co, zaczynamy silnik od Teski 150 na długo mi latają jaskółki. I co, trzeba najpierw olej spuścić przed rozbiórką i dopiero się zabierać za rozbiórkę tego. Nasi już tu byli, znaczy nasi, nie nasi, bo to z Danii. Duńczycy już tu byli. Mam jakiś katar alergiczny, chuj w to. Kartery chociaż chyba są nieupane. No i co, lecimy. Kluczem 14 odkręcamy, już tam wcześniej szarpnąłem. Jedna śrubka, pyk do wiadereczka. Kluczem 22, wcześniej sobie poluzowałem, myk, myk, myk. Elegancja Francja. Widzimy skrzynię. A gdzie jest mój korek? Gdzieś mi wypierdoli, bo na trawie to rozbieram. Zaraz znajdę korek i wracamy. Wątpię, że ten silnik jeździł przez ostatnie 30 lat, bo się takie typowe masło uzbierał. On nie jest zapiłkowany. Znaczy, że to z tego oleju się masło zrobiło po prostu taki smak. Niestety przypuściły się moje podejrzenia. Tu nie ma oleju, więc będzie ciekawie. Zobaczymy, co tam Duńczyki nakombinowały. Widać, że nasi tu byli, bo tu jest zwykła śruba 14 klucz, a tak to powinna być na śrubokręt płaski, więc może być ciekawie. Tam czeka mój Simsonek, bo nie chce mi się go składać. O, mamy, mamy. Pyk do wiadereczka, idę po płaski, zaraz będziemy ściągać. Na początek sobie wziąłem najbardziej zardzewiałą śrubę i dziwnie lekko poszła, więc pewnie ktoś tu niedawno był, bo uszczelka wygląda jeszcze na papierową, jak tam patrzyłem przy spuszczaniu oleju. Zaraz ściągniemy pokrywę i zobaczymy, co tam jest. No i co tutaj mamy? Mamy sprzęgło, w miarę niezłe, chyba się odkręcił kosz sprzęgłowy, tak mi się wydaje, albo wkład już jest luźny, wylatany. Generalnie nie ma takiej tragedii, jak myślałem, że może być. Silnik się dosyć lekko obraca. W jakichś habaziach się ujebał. Na koszu jest ciut luzu, ale to taki do wydystansowania, podejrzewam. Ten dziadelec nie jest zjedzony, czyli pół księżyc od kopniaka. Trzeba by to rozebrać. Nie mam, kurde, żadnego klucza do tego, żeby sobie zabierak zblokować, chyba że jest taki sam, a nie, jest taki sam jak w misku, zapomniałem. Przekładki, że fres na tego. To dobra. Kosz jest ogólnie w miarę ładny. Tak samo zębatka na wale, więc podejrzewam, że remont tego silnika się zakończy na tym, że po prostu go złożymy po wymyciu, rozpołowieniu, założeniu nowych łożysk. Tuleje jaki wszystkiego, co będzie potrzebował i pewnie będzie banglał. Bo ktoś pewnie go kurwa wyciągnął jako dawcy części albo coś tego typu, chuj go wie w sumie. Duńczycy dosyć nietypowi są. A taka ważna kropka, tu jest kropka taka. Punkcik, znak. I tutaj jak zdejmiecie, też jest znak. I to się ma pokrywać na znakach, dużo osób o tym nie wie. Im to sprzęgło później źle chodzi w TS-kach. Ale taka ważna dygresja. Ty łańcuszek nawet nie jest taki zły. O w łezkach to jeszcze by jeździł, jeździł. Dobra. Jak sobie odbezpieczyć taki? O, minę przeciwpiechotną. Bierzemy tak, młotek, śrubokręt płaski, lekko pobijamy tutaj i on nam wyskakuje bolczyk. Dobieramy sobie na średnicę, żeby wypchać go. I uwaga, ważne, najlepiej sobie wziąć magnes, żeby nam to nie wypierdzieliło za daleko. A z magnesem łatwiej będzie to znaleźć. Także powodzenia. Ja idę zaraz to wyciągać. Dobieram sobie kawałek jakiegoś małego pręcika albo elektrody. No i co? Zdjęliśmy wszystko sposobem. Cholera. Bez statywu ciężko się nagrywa, nie mogę znaleźć swojego. Nie chce mi się od nikogo pożyczyć. O, zleciało. Od razu z tym, z tą przekładką, cholera jasna.
A nie, tutaj gdzieś było to, pamiętam. Dobra. To żeby było dla potomnych. Tarcza, jak w ETZ-cie. Przekładka, tarcza cienka, przekładka, tarcza. To sobie drutem wszystko powiążemy. Cały wkład sprzęgłowy. Żebyś nie zgubił, albo na trytkę. Tarcze i tak są chyba przypalone, będą do wymiany. I na końcu przekładka. Zaraz śrubokręta wezmę. O, śrubokrętem się podważa, żeby zejszło. Kurde, trochę mi się łapy trzęsą. Dobra, na spokojnie. Zaraz wracam. Teraz należy odbić zabezpieczenie kosza sprzęgłowego. Jest to taka podkładka, dosyć cienka. No i co, robimy to. Klucz mamy już założony i zaraz będziemy odkręcać. No i co, mamy odklepaną. Ważna sprawa, on jest tak, 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 tak. Wszędzie poza tutaj. To jest akurat fabrycznie przykręcony zabierak. Ktoś wymieniał wkład sprzęgłowy i średnio mu to poszło. I co? Luz na koszu jest. I to wyczuwalny, ale nie jest zły ten kosz. Mimo wszystko, generalnie ten silnik dosyć dobrze rokuje. Zaraz to odkręcamy. Bierzemy sobie... Kurde, klucz gdzieś wywaliłem. A, tu. Mińsk, WS-ka trójka, MZ-ka przy okazji. Bo Mińsk i MZ-ka mają takie same przekładki praktycznie. Dobra, zaraz sobie odkręcimy. Tu jest chyba 19, jak mnie pamięć nie myli. Widzicie. No, zaraz wracamy na wizję. Fabryka przewidziała, szanowni państwo, zaraz wam zaprezentuję. Mamy nakrętkę. Na to idzie podkładka sprężynująca, znaczy pod to. I na jeden z ząbków, o tutaj, idzie ta specjalna podkładka. Ona jest chyba taka sama jak w ETZ-cie, nie pamiętam dokładnie, czy jest taka sama. Zaraz sobie tutaj zbieramy wszystko. Zobaczcie, jak kosz jest fabrycznie. Ja bym powiedział, że to trochę niechlujnie wykonane, bo ta ścianka powinna być mniej więcej równa, ale nie jestem jakimś, nie wiadomo jakim znawcą w temacie tych silników. Powiedzcie, czy u was też tak jest, ale mam gdzieś inny kosz. To jest lepiej. Zobaczcie, jeszcze dederowski. Megu. Oznaczenie tutaj. M-ka taka w... To jest sześciokąt, nieforemny. Mamy tutaj numer części i tak dalej. No co, teraz będziemy ściągać tą zębatkę. Znaczy odkręcać najpierw, później ją ściągać ściągaczem trójramiennym. Ale to wszystko po kolei. No i co, patencik, jak to odkręcić, mając już ściągnięty cylinder i głowicę, no bo do tego silnika akurat nie było założonego. Bierzemy sobie kawałek drewienka, śrubokręt płaski, może być jakikolwiek inny. Wystarczy, żeby przechodził przez główkę korbowodu, nie blokował się nam na karterze. I co, lecimy. No i co? Ściągnęliśmy, odkręciliśmy. Mamy tak, płaską nakrętkę, niespecjalną i płaską podkładkę. Teraz będzie naszym zadaniem ściągnięcie tego po prostu z czopu wału. Pytanie, czy zejdzie łatwo, czy nie. Zaraz idę po ściągacz. Ja nie mam specjalnego ściągacza, jak ludzie kupują. No bo po prostu używam ściągaczy uniwersalnych, a jak nie, to jakichś swoich patentów. O, zobaczcie, jak tu po chuj to konserwować, jak to od razu trzeba rozpławiać, żeby to ładnie wymyć. Ach, te duny. Ale przynajmniej nie grzebali, nie znając się, jak nasze kurwa złote łby. Chociaż... Takie były czasy, że trzeba było sobie jakoś radzić. Nie było pieniędzy, nie było komu dać motocykl, kto się znał. Trzeba było sobie jakoś radzić. Dobra, widzimy się za minutę. Zwykły ściągacz trójramienny firmy Yato. A, spadł mi. Ale już zaczęła iść. Zaraz ją ściągnę poza wizją. Go. No i co, to nam od razu daje dostęp do kosza sprzęgłowego. Mamy tu zębatkę z wału. Ona idzie tą stroną z gwintem.
prostu sobie nakręciłem, że mi się nie plątało, zaraz sobie to zwiążę trytką. O, zobaczcie jak się układa. Żeby wiedzieć co od czego było, tu trzeba zaraz klinu wyciągnąć. One zazwyczaj się w takim oleju zapiekają. Tu mamy z kosza sprzęgłowego podkładka. Kurwa, komunikat mi wyskoczył o niskim stanie baterii, jakbym nie wiedział. O, podkładka pod kosz i tu leja kosza. Tak. Tutaj mamy jeszcze, to będziemy przed rozpołowieniem musieli odkręcić, ale teraz sobie możemy wyciągnąć kopniak i zobaczcie co jest przy kopniaku. Mamy wałek, półksiężyc, podkładkę, prościutkie. Trochę jak w WS-ie, tylko że w WS-ie jeszcze jest ta blacha taka okrągła. No i co wam państwo powiem? O, ringu tutaj nie ma, bo wyżarło. Tu też widzę, że od freza to chyba będzie trzeba wałek podmienić, ale to co? Z ksinia biegów. Czy ma moja jakaś luzę? Na łożysku, aby lekki. To się zaraz wyjmie przed rozpoławianiem. Tam jeszcze mamy zapon z tamtej strony, to też będę pokazywał swoje patenty, do jakich doszedłem. To są jeszcze oryginalne dederowskie łożyska. Zobaczcie, szanowni państwo, że one są na plastikowym koszyczku. Nie jak Polaczki składają, że z metalowym koszyczkiem. To znaczy plastikowy, on jest z tworzywa odpowiedniego. Ale już widać, że te DKF-y mają swoje nalatane, już chcą wymiany. Dlatego ktoś ten silnik pewnie rozbierał. Boję się pomyśleć, co jest w tamtym cudzie. Bo on nie był przez 55 tysięcy, już przepraszam, 6 jest teraz nalatane. Rozbierano od nowości na pół, aby miał sprzęgło wymienione. Szczotki, ja wymieniłem cewkę zapłonową, kondensator i platynki. O, no to co, widzimy się za chwilę. No to co, od tego dekielka dzieli nas jedna śruba, którą odkręciliśmy, położyliśmy tutaj. Tutaj zaczynam odkręcać te dwie i zaraz bierzemy się za zapłon. Ślimaka nie będę pokazywał, bo jest dosyć podobny jak w WSC. Każdy, kto logicznie myśli, poradzi sobie z nim. I teraz tak, wiązkę sobie uwolniamy. Chyba cały zapłon będę sobie po prostu zrzucał. Nawet nie pamiętam, jak on tam jest przymocowany. A te dwie śruby, aby... Nie wiem, jak sobie go wyznaczyć, zaznaczyć. Chociaż teoretycznie, jak on tutaj nie jest na tej płytce regulowany, to i tak nie będę musiał się bawić, bo tu się platynkami ustawia. I tak jest pewnie źle ustawiony, bo jest maksymalnie... Czekaj, w tą stronę jest... To jest maksymalnie opóźnione teoretycznie, jeżeli nie wiem, logika nie myli. Dobra, odkręcamy zapłon. Zaraz się będziemy wirnikiem zajmować. Śruba jeszcze SK, czyli oryginalna. Leci. Zapłon mamy zdjęty, 6-woltowy. Do wymycia będzie, do sprawdzenia. Ewentualnie będziemy go przewijać. Tutaj mamy wirnik. Jak można zobaczyć... Ej, nie jest wcale taki styrany. Nie jest zły. W mojej testy lekko gorszy jeździ. Nie jest też, nie wiadomo jak gorszy, ale... Kurde, nie ma tragedii w tej testce. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, bo te silniki lubią. Mają tam kilka swoich takich wad. To są dosyć dobre konstrukcje i wytrzymałe, jeżeli się o nie dba. Nawet bym powiedział, że przebiegi robią większe niż ETZ-y 150-125, ale mają kilka takich swoich wad. No i co? Zaraz się bierzemy za to. Później będziemy tutaj czujnik luzy i tak dalej demontować. Na zaślepki, nie zaślepki, dekle. I co? Stryknie, zaraz się bierzemy za wirnik. Wracamy do patentu z deseczkami i śrubokrętem. Tylko teraz będziemy wirnik demontować i będziemy używać tego w innym celu. Ale dobra, zaraz wam pokażę co i jak. Musimy najpierw sobie odkręcić śrubę, a później znaleźć dłuższą, żeby go wypchać, bo tak to działa w tych moturach. No to co? Kluczem 14 odkręcamy sobie wirnik. Wyciągamy śrubę. O.
tutaj jest taka tulejka dystansowa. W niej jest gwint. Chyba większy. Nie pamiętam, jak to się w testce robiło, ale w wetce to pamiętam i w jawach, że się brało po prostu dłuższą śrubę. Trochę się przy tym nie grzebało. Ale zaraz se poradzimy. Od czegoś się ma fachowe ręce. Zaraz sobie zobaczymy. Może się po prostu dobiera śrubę i się wypycha lekko. Ok, let's go. Czyli jednak dobrze pamiętam. Ściągamy sobie krzywkę, bierzemy sobie śrubę i ją powoli wkręcamy. Biorę sobie grzechotkę, nasadkę i zaraz wracam. Po dobraniu odpowiedniej długości śruby wirnik schodzi nam elegancko. Zobaczcie. O. Mamy go, mamy chama. Nieuszkodzony czop, nieuszkodzony. Zaraz ściągamy sobie klina. To odkładamy. Śrubę sobie zaznaczymy, że jest do MZ-ki. Ściągniemy sobie zaraz klina. Odkręcimy tutaj obudowę. Wszystko porozbieramy elegancko, żeby było porządnie. Całe te. Teraz tak, będziemy odbezpieczać tą blaszkę zabezpieczającą nakrętkę zębatki. Będziemy odkręcać zębatkę. Zaraz się tym zajmiemy. Później zostanie nam zdjęcie osłony simmeringu. Zaczynamy tej osłonki z simmeringiem. Odkręcenie wszystkich śrub i rozpołowienie finalnie. Odkręciłem sobie ten dekielek i zobaczcie, tu nie ma żadnej podkładki poza uszczelką. Uszczelka pełni rolę dystansu. Tu nie ma żadnej podkładki, tu już jesteśmy gotowi. Idę zaraz na pneumat odkręcić sobie tutaj, bo nie mam patentu na zębatkę. Ją albo trzeba na motocyklu jeszcze zdjąć, albo teraz pneumatem. Zaraz sobie odkręcimy tutaj czujnik luzu. Odkręcamy wszystkie śruby, przepatrzymy po kolei wszystko i będziemy rozpławiać zaraz. Dobra, zanim ściągniemy sobie zębatkę i generalnie ona zejdzie palcami. Tu mamy taką podkładkę zabezpieczającą, ona jest przyklepana i nakrętka gwint lewy do kompletu. Zaraz sobie tam wrzucamy. No dobra, chyba sobie oddzielny pojemniczek na to zrobię. I teraz tak, pragnę Państwu zwrócić uwagę, jak ma być wszystko podystansowane tutaj, bo ten silnik jest jeszcze przez DDR, przez fabrykę dystansowany. Zobaczcie, jak sobie wał chodzi. Leciutko. Skrzynia. Tu się bez zębatki ma minimalnie obracać. I tak. Luźniutko. Jest, jest. Dobra, biorę sobie kolejny pojemnik. I zaraz odkręcamy czujnik luzu. Ten dekielek. I co? Będziemy blisko rozpoławiania i to już zaraz za moment się będzie działo. Ściągnęliśmy dekielek od czujnika luzu na dwie śruby płaskie. Wrzucamy sobie go tutaj do naszego opakowania. Odkręcamy śrubkę i mamy czujnik luzu wyjęty. Zaraz to zrobimy. Ale nie mam statywu, więc poza wizją muszę to niestety wszystko robić. Jak przystało na stary plastik, który ma chuj wie ile lat, pokruszył się przy wyciąganiu, mimo że lekko wyszedł, ale już po prostu starość go zmęczyła. Wyrzucamy kawałki, może się go sklei, może nie. Śrubkę i zaraz go wyciągamy. Nie w tę stronę, tutaj kabelek idzie o tak, ma przechodzić przez ten przepust. Po wykręceniu 5 śrubek, dobrze liczę, tak, 5 stożkowych, ściągamy dekiel, jest podkładeczka, jest. Zaraz sobie to zatrytkujemy. Tulejka. Czekaj, bo ona jest na odwrót. Tu jest tulejka z brązu. Tu łożysko po prostu nam sobie siedzi. W tym oto gnieździe. Powiem wam, że ten silnik jest całkiem niezły. Wbrew temu, co na początku o nim myślałem, ale zazwyczaj staram się tych myśli nie wypowiadać głośno. Łożyska do wymiany. Podejrzewam, że nawet tulejki nie trzeba będzie jeszcze dorabiać. Chociaż się wymierzy, pomierzy. Od czegoś mamy przyrządy pomiarowe. Dobra. To co, zaraz
lecimy z odkręcaniem śrub najważniejszej rzeczy. I co? Pyk, pyk, pyk. Się rozkręci. Aby rozpoławianie przebiegło prawidłowo, musimy odkręcić tutaj tą śrubkę. To nie jest dyszka, jak mi się wydawało, to będzie większy klucz, chyba 13. Tak dobrze mi się wydawało, to jest 13, zawsze 13 albo 10, jest dosyć mocno dokręcona, więc widzimy się za chwilę. Od tego upału myli mi się w głowie, to jest nakrętka, nie śruba. Mamy nakrętkę i tą podkładkę zabezpieczającą, którą się zaklepuje. Tu się trzyma wodzik, którym się reguluje później biegi. Nie pamiętam, czy to trzeba obowiązkowo wykręcać, czy nie. Ale ja stwierdziłem, że to wykręcę, żeby nie było niepotrzebnych oporów tutaj. Nic nas nie trzyma z tej strony już. Będziemy musieli sobie wybić tuleje centrujące i odkręcić śruby, ale najpierw odkręcamy śruby zawsze. Ważne są dosyć o tutaj. No i tutaj trzeba wszędzie szukać śrub, żeby przypadkiem nie zostawić którejś, nie rozpołowić silnika jak pewien głupi baran. Dobra, lecimy. No i dobra, wszystkie śrubki wykręciliśmy. Ja sobie zrobiłem taką mapkę. Tu jeszcze na tulejkę i tutaj zrobię drugi otwór. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Trzynaście, pechowa liczba. No i co teraz, szanowni państwo? Tutaj mamy dwa otwory do podważania. Jednakowoż najpierw trzeba wycofać tuleje centrujące. Zrobimy to przy pomocy nasadek i młotka. Zaraz się widzimy. Jednak skorzystałem z pomocy punktaka. Jedną już przednią wybiłem, zaraz wybijemy tylną. Pamiętajcie, szanowni państwo, żeby wybijać w tą stronę, gdzie jest otwór, ponieważ jest więcej miejsca i generalnie one są naprzeciw, znaczy są tak zrobione, że z tej strony tutaj wychodzi. Tak jest zaprojektowana, a z tej też, z tej. Więc show must go on, zaraz to sobie wyciągnę i lecimy dalej. Update, jednak jest śrub 14, jestem debilem, o jednej zapomniałem, ale nic nie rozpieprzyłem na szczęście. Aby wybiłem tuleje centrujące i zaraz się zabieramy za podważanie tego. Tutaj mamy jeden taki punkt do podważania i tu drugi. Na śrub okręty płaskie, delikatnie opukujemy gumowym młoteczkiem i lecimy. No i szanowni państwo, mamy rozpołowiony silnik. Jak widać, nie ma tu fabrycznie uszczelek. Była tylko taka żółta masa uszczelniająca a la hermetyk. Czyli właściwie jakieś szczeliwo. Tu mamy tulejkę z brązu. Ona wchodzi po tym wałku. Tam z drugiej strony jest normalnie łożysko. Nie wiem, czy w WTZ-cie jest igiełkowe, z tego co się orientuję. A tu jest tak rozwiązane. Tu jakiś duży luzów, nie wiadomo jakich nie ma. Wałek można zobaczyć, mam jakiś z wypełniaczami, niby oryginał, bo nie rozpoławiany silnik, ale Bóg to jeden wie. Nie, korba też po symbolach jest dederowska. Jak widać, jakieś mazi nasrane. No, dziękuję za to, że uczestniczyliście ze mną. Uczestniczyliście, kurde się przejęzyczam, zmęczony już jestem, ze mną w procesie demontażu silnika. Śrub jest 14, 13, pomyliłem się. I co? To tyle. Resztę każdy domyśla, jak się rozbiera. Mi się udało to zrobić bez żadnych ściągaczy do robienia ściągaczy, po prostu opukiwałem młotkiem gumowym i w takie charakterystyczne, mocniejsze punkty, czyli tutaj, to nie jest od oleju, z tego co pamiętam, nie jest, tutaj i tutaj, jeszcze tutaj, opukiwałem delikatnie młotkiem przez drewienko, delikatnie dosłownie, puknięcia takie, puk, puk, malutkim młoteczkiem o tym i tym drewienkiem, już ono jest wymęczone akurat z innych powodów. No i co? To by było na tyle. Dziękuję.